21 stycznia 2018 Stacja Narciarsko-Soszów, trzeci roz. Mało, ale też mało śniega. Ale sypie, naturalnie. Ale padze. Soszów śnieży. Na Oszczyrku będzie mnóstwo ludzi. No i co? I stop. Nie ma stop. Zjeżdżają się już ludzie. Jakiś taki światowy dzień śniegu tutaj jest. Wyciąg temu tak zwolnia, bo niektórzy na nogach idą. Jaki to człowiek był wtedy głupi, że też nie jeździ. To znaczy, ja chciałam jechać, ale nie puścili. Ale no. Nikt nie chciał wziąć. Puścić by może puścili z chałupy, no nie chcieli brać. Jakby on by miał pouczać, jakby nie, to ja by też chyba zwariował. Ale może by się nauczył. Ale może i by nauczył lepiej. No. Skoro twoje dziecko nauczył, nie? Pamiętam, ja zaglądałam przez okno w kuchni, jak oni się pakowali do auta z nartami. Jak ja im tak zdroszczyła wtedy, jak ja chciała jechać, a nie żody nie wziął. No, parę roku my się spóźnili. No, o jakieś 10. Ja na pewno, o jakieś 10. A przynajmniej, jak prawo jazdy zrobiłam, to mogłam zacząć.
My są na Soszowie po czeskiej stronie. Jadziemy trochę obejrzeć kaj co tu idzie, jakby do możliwości. Dobre, to tam nie ma co dalej. Jak te tam kamienie wystają, to nie ma po co tam iść. Ale to tu trzeba będzie obadać w lecie. No. Ale tam to będzie ku tym chałupom tam. Dobre. Ja, teraz będziemy wyłazili. Choinką, jak za bajtla. Przeszło. Skitury by się przydały. No, ona tam idzie. Ja, skitur by się przydał. Tam widać Soszów. Jakby to Kadgul powiedział, łot zagrzęźlimy w kałamanie. Ona tam poszła dalej. Nie, to tu byś coś powiedział. Czeski las. Płot. Prawdę powiedziawszy. Aby tu się można było wyjść. To już jest schronisko na Wielkim Soszowie. Joje na terenie Czeskiej Republiki. Jeszcze tam w oddali widać kamień, graniczniok. Ja
tutaj powinien być następny, bo one ponad to 100 metrów są. Tu jest haziel. Kurde, a my haziel mieli w lesie. Ja. Stare schronisko, grupa Beskidzka GOPR. Ja w tym momencie stoję na granicy. Gnał. Przekraczą polsko-czeską granicę na i ja. Już jest w Polsce. Ja. Polsko-czeski granicznik z 1920 roku. No i dobra, jadymy.
patach. Jak widać, udokumentowała się pierwsza gleba. Efektowne zakończenie dzisiejszej rajdy. Ski rajdy. Chłop mi zajechał drugą. Filmowałeś. Efektowne nagranie będzie. No. Ja, Audi Fest. No, udokumentowała się gleba. Ja, ale musi być jakość i radość.